Play. First blood. Double kill. Multi kill. Mega kill. Ultra kill. Monster kill. Ludicrous kill. Holy shit. Rampage. Dzień dobry. Film zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Ja nie jestem typem człowieka, który wzrusza się na filmach przesadnie, który mocno przeżywa losy bohaterów, tak naprawdę, naprawdę mocno. Mało filmów mnie rusza, mało historii mnie aż tak porusza. Nie wiem, czym to jest spowodowane, może po części jestem trochę znieczulony. Złapa mnie za serce, naprawdę. Jest to film kompletnie nie mainstreamowy. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce go obejrzeć, to raczej powinien szukać w takich bardziej offowych kinach i tego typu miejscach, bo raczej w mainstreamowych, sieciowych kinach go nie znajdziecie. Tak czy inaczej, film zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pasjonaci oczywiście znają ten temat od podszewki. Jest to historia oparta na faktach i to jest autentyk, bo ja już tą historię akurat znam, ktoś interesuje się trochę kryminologiem i tak dalej. I tą historię znałem, ona mnie nie zaskoczyła. Coś genialnego dla mnie, naprawdę nie sądziłem, że takie wrażenie na mnie może wywrzeć ten film. A jednak tak się stało. Film przede wszystkim polecam osobom, które są już dojrzalsze emocjonalnie. Dzieci tego nie zrozumieją. Młodzież też będzie miała problem. Polecam bardzo gorąco rodzicom. Mi się film podobał, wam nie musi się podobać. I to jest najpiękniejsze w tym filmie. Najpiękniejsze, może to złe sformułowanie. Najlepsze, po prostu, najprościej. Najlepsze w tym filmie, że wzbudza kontrowersje, wzbudza różne emocje wśród ludzi. Każdy go odbiera na swój sposób, każdy utożsamia się z pewnymi aspektami tego filmu. Niektórym się podoba, niektórym nie. Niektórzy są oburzeni, niektórzy zachwyceni i wydaje mi się, że to jest największy sukces tego reżysera. Polecam obejrzeć i zastanowić się nad tym, co jest przedstawione w tym filmie. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.